Witajcie serdecznie. Postanowiłem sobie zrobić taki w sumie dwa materiały w jednym sobie zrobię. Cofniemy się trochę do czasów, gdzie nie byliśmy tak tą prasą grową, to znaczy prasą właśnie, byliśmy prasą grową, ale nie było tego dostępu taki, jaki jest teraz, wiecie. Teraz już nikt screenów nie ogląda, mamy filmiki. No wiadomo, że jak są tylko te screeny, no to się na nie patrzy, no bo coś przynajmniej z nich wyczytujemy, ale i tak najwięcej, no to czekamy na jakieś gameplaye, żeby zobaczyć, co będzie, co tak naprawdę gra będzie warta. Za mną tak przypadkowo zupełnie odpaliłem tam sobie Final Fantasy i to jak teraz, bo też każda z nich dostała wsparcie, jak śmigają na konsolach we wstecznej kompatybilności z tego, co kojarzę, tak, PS3, Xbox 360. To jak to wyglądało, jak to chodziło, widzę takie porównanie, ale słuchajcie, do czego, co to ma być za materiał? Chciałbym tu poruszyć takie dwa tematy, których nam teraz brakuje. A czego nam brakuje? Brakuje nam tego, że teraz wszystko przed nami pokrytnie jest od razu pokazywane, że nie ma tej tajemnicy, jaka kiedyś była. Kiedyś no wychodziły gry takie, wiecie, fajne niespodzianki, że człowiek się nie spodziewał, grasz, a tu się okazuje, że hicior i że w ogóle kozacki tytuł i w ogóle o co chodzi. I dlaczego to nie było trąbione, dlaczego nikt nie mówił, że takiego kosiora nam szykują, tak? Chciałbym teraz, słuchajcie, w tych czasach chciałbym dostać taką właśnie grę, niespodziankę, której owszem, widzimy filmiki, widzimy screeny, no ale niby fajnie wygląda, może coś z tego będzie, ale tak naprawdę dopiero jak zagramy, to się okazuje, że wow, ale giera, kurde, na takie coś czekałem. Tego oczekiwałem, tego chciałem. Jest niespodzianka, a nie, wiecie, teraz jesteśmy strasznie też karmieni takimi sprawdzonymi jednak tymi grami. Mało tego ryzyka, no bo niestety teraz, wiecie, gry się lubi długo, inwestuje się w nich masę pieniędzy. No i te firmy się zwyczajnie boją, że to im się może w jakiś sposób nie zwrócić. I dlatego tego jest strasznie mało, a naprawdę, wiesz, chciałbym taką w życiu jeszcze dostać nie jedną taką grę, niespodziankę, która po prostu, wiecie, znikąd, zupełnie, no, musi być to tam pewno zupełnie nowe IP, wychodzi znikąd, od jakiegoś studia. Tak samo było, słuchajcie, z Batmanami od Rocksteady. No nikt się nie spodziewał, że Batmany od Rocksteady to będą kozaki, no, wyglądały fajnie na screenach, filmiki, no, okej, ale każdy, no nie, no, sztuk Batman, każdy Batman był spindolony, a tu się okazuje, że ale Batmany, co oni tutaj odwalili porządnego. I powiem wam, że właśnie strasznie czekam cały czas, mam cały czas nadzieję, że jednak jeszcze takie gry przed nami, które po prostu nikt wcześniej o nich nie słyszał, tytuł jakiś, no jakiś jest, ale to jest to nowe IP i goście po prostu wchodzą i rzucają ci taką grę, że później ona się okazuje czymś po prostu świetnym i czekasz na kontynuację. Cóż więcej. A drugą taką rzeczą, którą chciałbym poruszyć z wami, taki luźny filmik będzie. No to wiecie, na jednym z materiałów wspomniałem, wydaje mi się, że już jest na kanale, albo może dopiero będzie, zobaczymy, że kiedyś, słuchajcie, człowiek potrafił w te swoje ulubione gry tak długo grać, tak w nie pykać, że brałeś, kasowałeś te save'y i grałeś od nowa. Nie wiem, wy też tak mieliście takie swoje gry, słuchajcie, napiszcie w komentarzach, jestem strasznie ciekaw. Gry, które mieliście już tak wychuchane, wydmuchane, że się brało, kasowało save'a i zaczynało się na nowo. U mnie takimi grami na pewno był Soul Calibur, Soul Blade, Tony Hawk Pro Skater 2 był, Metal Gear Solid 2, Shenmue potrafiłem tak zacząć. No naprawdę masa gier, które naprawdę mówię, a kasuję save i tak już wszystko mam zrobione, to no to co? No to co, to więcej, to trzeba na nowo jechać. Chyba najwięcej tego było w bijatykach, bo jednak jak się grało, wiecie, w jakiegoś RPGa, no to zwyczajnie było szkoda tego save'a. Ale jak to była jakaś taka szybka gierka właśnie, jak też Tenchu, jak MGS-a, którego wymieniłem, no to tam krzywdy nie było to skasować ten save i zacząć to wszystko od nowa, czy nie wiem, takiego Tony Hawka, zrobiłem wszystkich tych skaterów na maksa, no to co tu więcej robić? No to i jedziemy dalej, później się już tylko
masterowało, nie? No fajne to kiedyś, słuchajcie, były czasy. Teraz to troszkę już wszystko inaczej wygląda. Ciężko jest się doczekać takiej gry, która wychodzi znikąd, ale jak wyjdzie, to wszystkich wali na łopaty i mówisz: okej, jeszcze tu widzę, jest coś do zrobienia, jeszcze jest coś do pokazania, jeszcze, nie, jeszcze coś jest przed nami. I serdecznie Wam i sobie tego życzę, żebyśmy na te nowe konsole dostawali takie gry, które wychodzą znikąd, a walą od razu sierpowego i mówisz: kozak, muszę w to grać, dawajcie drugą część, bo jak Wy tak tu na pierwszej wchodzicie, no to chyba później musi być tylko lepiej. A druga sprawa, no to właśnie z tymi save'ami, powiem Wam, fajny klimat kiedyś był, no naprawdę, człowiek się tym nie przejmował. W tej gry się jakoś tak, kurczę, tą grywalność te gry miały takie, że no... No nie wiem, powiem Wam tutaj chyba ostatnią taką grą, którą tak można długo, długo grać i w którą tak długo grałem i do niej wracałem, no to chyba był Wiedźmin trójka. No i Dishonored 2, no to na pewno, to w ogóle nie ma o czym gadać, no. Ale tak poza tym, no to w zasadzie co, grę się przyszedło raz, dwa i koniec, no. Może Ghost of Tsushima, no dwa razy skończyłem, jest ochota na trzeci raz. Devil May Cry 5 też taką gierką na pewno był, też tam na parę razy, ale jednak to, no nie no, wtedy to się te gry po prostu, nie wiem, słuchajcie, kochani, katowało przez taki czas, tak się to w to łupało, to tylko się kończyło na nowo, na nowo, na nowo, na nowo, na nowo, i to były czasy, powiem Wam. No i cóż, tak chyba tylko krótki filmik będzie, na spontanie zrobiony, więc proszę się nie czepiać. Zrobiony na spontanie. O Panie, jaka pikselomania. No, także tutaj mamy pełen spontan. Tak sobie pomyślałem, że rzucę trochę takiego moich nostalgicznego... z moich nostalgicznych wspominek, bo raczej u mnie z retro na kanale raczej nie będzie. Od tego jest kanał Victorino, od tego jest Maniac Gaming, oni tam bardziej w to retro, ja raczej jestem skupiony, po prostu też czas, który mam, no nie pozwala mi aż tak bardzo się w to wsiąknąć, żeby jeszcze się tu retro skupić, więc raczej jakiś taki nostalgiczny powrót chciałem dla Was zrobić. A propos właśnie gier niespodzianek, które wychodziły z niczego. I że miałem taką, słuchajcie, manię, że w niektórych gierkach to sobie lubiłem ściągnąć, skasować save'a i nie miałem problemu w tym zagrać zupełnie od nowa, nie mieć żadnych save'ów. Nie wiem, Wy też tak mieliście? Dajcie znać w komentarzu. Napiszcie, w jakich grach się to robiło. No i tyle. To wszystko, kochani. Dzięki. Cześć. Yo.